oraz w kolejnym filmiku. I dzisiaj będzie przegląd czasopisma Mój Pies i Kot, numeru właśnie 5 w tym roku i 6 ze wszystkich numerów. W tym numerze był dodatkiem plakata, jak zawsze, oraz zabawka dla psa listu, piłeczka do zabawy, będzie ta fioletka czerwona. I zaraz pokażę wam cały numer. Tak wygląda piłeczka, jest ona z takiej pianki. Myślę, że nie przetrwa aż tak długo. No ale fajnie, że jest taki dodatek do gazety. To jest plakat z jednej strony oraz plakat z drugiej strony, taki kotek. To jest okładka. Reklama karmy. Tutaj mamy spis treści. Mamy coś o gwiazdach. Tu moja Sonia już patrzy. I tutaj mamy właśnie o gwiazdach dużo, o każdym coś tam napisane. I o ich psach oczywiście. Chyba widać. A tutaj mamy o tym aktorze Rafał Pemroczek. Tak? I o jego psie, i oni wygrali program właśnie Przygarnij Mnie. Więc to jest o nich artykuł, więc mam przybliżę. Dalsza część artykułu. Tutaj mamy konkurs SMS-owy. Oraz właśnie tutaj mamy też opisane coś o kotkach. I jak głaskać kociaka. Tutaj mamy artykuł właśnie pies przewodnik psa. Też wam przybliżę, jeżeli ktoś by chciał sobie przeczytać. Psy widzą dobrze dwa kolory, niebieski i żółty. I nawet w sumie nie wiedziałam, że... Wiedziałam, że żółty, a nie wiedziałam, że niebieski. Akrobata na czterech łapach. Pies z talentem. Tutaj mam takie ciekawostki różne. Pierwsza właśnie w Polsce kocia kawiarnia i tutaj jest właśnie taki szycie psów i kotów. Szyć psu układa klocki. Tu mamy schronisko właśnie. Takie różne gadżety właśnie związane z psami i kotami. Teraz mamy 5 razy na krótkich nóżkach. Właśnie w każdym numerze jest 5 razy tam różnie tematycznie. Tutaj mamy jamnika. Kolejny. Terier szkocki. I shih tzu. Postawić na swoim, na krótkich łapkach, więc tu też jest artykuł. Jeżeli coś tam słyszycie, właśnie jakieś szmery, to Sonia się bawi. Mam tutaj też fajny właśnie artykuł. Zagryzaki oddam buty.
Najsmaczniejsze są buty skórzane, bo naturalne. Tak, mnóstwo równie naturalnych grzaków z zanieczyszczeń patologicznych. Ważne, tak. I tutaj jest taki właśnie dość, wydaje mi się, fajny artykuł. Ładny piesek. I to jest jeszcze bardzo takie dobre do czytania. I dobrze, że takie coś dali, właśnie chrup warzywa. I tutaj wypisane mamy właśnie wszystkie warzywa. Nie wiem, czy wszystkie, ale większość warzyw, które możemy podać psu. Więc ja o wielu nie wiedziałam. Wiedziałam, że można marchewkę, że można dać, znaczy nie tylko warzywa, są też owoce, bo jabłko. Wiedziałam, że można jabłko. A nie wiedziałam na przykład chyba o selerze albo brukselce, nie wiedziałam. Więc tak, chrup warzywa. I mamy tutaj właśnie marchew, jabłko, dynia, brukselka i seler. Więc fajnie w sumie, że tak napisali. A ten artykuł uważam, że jest już naprawdę bardzo przydatny, ponieważ każdy z nas powinien znać takie rzeczy. Ja w sumie do tej pory niektóre wiedziałam, a o niektórych nie, więc. Więc wam teraz przybliżę ten artykuł, żeby każdy z was mógł sobie przeczytać, jeżeli akurat nie kupi gazetki. Tutaj mamy 10 sposobów właśnie na udzielenie pierwszej pomocy psu. I tutaj tak. Mamy złamana łapa, potrącenie przez auto, udar cieplny, powiększenie brzucha. Gdy pies nie oddycha, zrobimy mu sztuczne oddychanie. Wykonujemy masaż serca i trzy, gdy tylko oddech wróci, musimy zawieźć zwierzaka do lecznicy, więc to chyba wiadomo już. Tu mamy jeszcze tą dalszą część do tego powiększenia brzucha. I mamy tak dalej. Poparzenie, i tu napisane, co w tej sytuacji trzeba robić. Napad drgawek. Zosłabnięcie na spacerze. Podtopienie, silne krwawienie. Oraz uraz oka. Więc wydaje mi się, że bardzo warto sobie przeczytać taki artykuł. Mam nadzieję, że Wam się wszystko wyłuszczyło. No i tutaj mamy tam reklamę. I tu mamy też ciekawy artykuł. Jedziemy z psem za granicę i mam takie różne właśnie w fajny sposób pokazane porady. I tak, z psem za granicę w innych krajach. Zwierzaki są często mile widziane niż w Polsce. No i tutaj możecie sobie przeczytać. Ważne, niezależnie od tego, jakim środkiem lokacji wyjeżdżamy za granicę, musisz wiedzieć. I tu mamy takie też porady. Oraz druga strona. Mam fajnie też wszystko tak pokazane obrazkowo, tak żeby nam się milej czytało. Tutaj mamy artykuł właśnie nie ciągnij, ja nie latam. Podoba mi się ten obrazek. A tutaj mamy takie właśnie psychozabawa, taki test jakby. I polega on na tym, że wybieramy sobie z któryś z tych czterech zdjęć. I teraz możecie właśnie, jeżeli nie kupicie tej gazetki, możecie sobie zrobić właśnie taki test. Patrząc teraz na te cztery pieski, mamy tutaj jednego pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. I teraz wybierzcie sobie, który wam się z nich podoba po prostu, którego chcielibyście mieć, więc który wam się podoba, którego chcielibyście mieć. I teraz, jeżeli już sobie wybraliście, myślę, że sobie wybraliście, to odwracam gazetę do góry nogami. I tutaj będą teraz opisy, w zależności od którego psa sobie wybraliście. Jeżeli wybraliście sobie pierwszego, czyli Yorka, możecie sobie przeczytać opis do niego, jeżeli wybraliście jedynkę. Jeżeli wybraliście dwójkę, czyli owczarka niemieckiego, też możecie sobie przeczytać opis, jaki jacy wy jesteście, ponieważ na tym polega właśnie ten psychotest taki. Fajwera, jeżeli wybraliście, to też możecie sobie przeczytać. A jeżeli wybraliście, numer 3, Labradora, to też teraz możecie przeczytać. Więc to był taki test. Kolejny to jest myszka lepsza od cukierka i tutaj mamy taki o kotkach artykuł właśnie. Zapytaj kota Filemona.
Oraz tutaj, gdy kot jest gryzoniem, czyli gdy gryzie chyba, ząbkowanie, nuda, brak witamin, frustracja. I tu mamy magia czarnego kota. Jest tu cały artykuł właśnie chyba napisany właśnie o tym, skąd się to wzięło, że uważany jest kot czarny jako pechowy. Dlaczego tak i takie różne właśnie na ten temat. Więc też wam postaram się to przybliżyć. Tyle mam artykuł o kotach. Oraz reklamę właśnie kociej karmy. Pieski do adopcji. Kotki do adopcji. Oraz tu już te, które trafiły do swoich opiekunów. Do nowych. Mamy przepisy właśnie na jedzenie dla kota i dla psa. Tak, sushi. Tu mamy sushi dla psa. A tutaj mamy dla kota. Oraz artykuł na kłopoty profesor Rex. Konkurs, który fotografię 5 osób zdobyło miejsce oraz kolejny konkurs, jaki będzie krzyżówkę i koniec gazetki, więc to wszystko w tym numerze. Jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.